tajemniczy kontynent na samym dole planety. Największy lądolód świata. Długo przed pojawieniem się ludzi na Ziemi Antarktyda była już skuta lodem. Jak będzie w przyszłości? Lód topnieje. Podnosi się poziom morza. Klimat się ociepla. Co będzie z Antarktyką? Zmierzamy w nieznane. Jak zareaguje Ziemia? Odpowiedzi na te pytania szuka niezwykły zespół, ma nowatorski plan i rewolucyjny sprzęt. Nikt jeszcze nie przewiercił lądolodu. To trudne. Trzeba przewiercić niemal 1,5 kilometra i ponad 20 milionów lat historii Antarktyki. W tym nieprzyjaznym miejscu nigdy czegoś takiego nie próbowano. Aż trudno uwierzyć, gdzie jesteśmy i co robimy. W każdej chwili może się stać coś złego. Stawka jest wysoka. Sekret przyszłości Ziemi leży w przeszłości Antarktyki. Już za chwilę. To bardzo zimne, wietrzne, suche i odludne miejsce. Ma niewielu stałych mieszkańców, oprócz pingwinów i fok. Ten zamarznięty kontynent wydaje się trwać w wiecznej erze lodowcowej. Gruba warstwa lodu pokrywa prawie każdy centymetr kwadratowy ziemi. Miejscami lód jest tak ciężki, że powoduje niemal kilometrowe wgłębienie w skorupie ziemskiej. Niektórzy nazywają Antarktydę lodówką Ziemi. Dla naukowców to po prostu lód. Antarktyka spełnia bardzo ważne funkcje. Dla badaczy to olbrzymie laboratorium. Ponad 1,5 raza większe od Stanów Zjednoczonych. Znajduje się tu 90% globalnego lodu. Wszystko, co się tu dzieje, wywiera wpływ na resztę świata. Ludzie nie przywiązują wagi do zmian na Antarktydzie, ale gdy pomyślimy, że Nowy Jork leży nad oceanem, nabierają one znaczenia. Co by było, gdyby stopniał cały lód Antarktydy? Podniósłby się poziom mórz. W Nowym Jorku o 12 pięter. Poziom mórz podniósłby się o 50 metrów. Przybrzeżne miasta zostałyby zalane. Trzeba by ewakuować setki milionów ludzi. Te zmiany byłoby widać z kosmosu. Stopnienie nawet 10% lodu Antarktydy spowodowałoby katastrofę. Poziom morza podniósłby się o jakieś 6 metrów. Duża część Brooklynu znalazłaby się pod wodą. Basen Morza Śródziemnego z moimi ulubionymi miastami, na przykład Wenecją, wyglądałby inaczej. Trzeba by przesiedlić kilkadziesiąt milionów ludzi. Byłoby jak na innej planecie. Jeśli podniesie się poziom mórz i zmieni klimat regionów przybrzeżnych, wpłynie to na twoje miejsce zamieszkania, rośliny, które uprawiasz, na twoje życie. Podniesienie się poziomu mórz może mieć wiele nieprzewidzianych skutków. Czy to nieuniknione? Czy lód z Antarktydy stopnieje? Proces ten może trwać stulecia, ale czy już się zaczął? Klimat się zmienia, bo wskutek spalania paliw kopalnych wzrosło stężenie dwutlenku węgla w atmosferze. Jesteśmy winni dzisiejszej sytuacji. To my, ludzie, emitujemy dwutlenek węgla. Ten gaz cieplarniany nie wypuszcza ciepła słonecznego na zewnątrz. Jestem w ogrodzie botanicznym na Brooklynie. Szklarnia przypomina pułapkę na ciepło. Promienie słoneczne wpadają do środka i nie mogą się wydostać. Niczym szyby w cieplarni różne gazy, na przykład dwutlenek węgla, zamykają energię słoneczną w atmosferze. Stężenie tych gazów rośnie. Rezultatem jest ocieplanie się klimatu oraz topnienie lodu na Antarktydzie i w Arktyce. Na północy widać to wyraźnie. Po Oceanie Arktycznym dryfują fragmenty lodu. Nie przemarzają z powrotem, gdy minie lato. To jedna z oznak ocieplenia. Drugą jest zmiana kształtu lądolodu na Grenlandii. Ten lód topnieje coraz szybciej. W sierpniu 2010 roku góra lodowa, czterokrotnie większa od Manhattanu, oderwała się od wyspy. Na Antarktydzie jest niemal 10 razy więcej lodu niż na Grenlandii. Wzrost temperatury powoduje odrywanie się i topnienie wielkich kawałów lodu. Badacze obawiają się, że to początek reakcji łańcuchowej. Czy lądolód Antarktydy już się kiedyś zapadł? To chce ustalić międzynarodowy zespół geodetektywów. Spod lodu wypływa woda. Aby przewidzieć przyszłość Antarktydy, poszukują wskazówek z przeszłości ogromnym wiertłem. Dzięki odwiertom na Antarktydzie poznamy historię klimatu, co pomoże nam określić, dokąd zmierzamy jako planeta. Antarktyda nie zawsze była zamarznięta. 160 milionów lat temu, jako część superkontynentu, znajdowała się bliżej równika. Było wówczas cieplej niż obecnie. Skamieliny wskazują, że na tym obszarze panowały warunki tropikalne. Żyły tu dinozaury. Superkontynent rozpadł się, a Antarktyda podryfowała na południe. Ziemia stygła. Obniżający się poziom dwutlenku węgla i silne prądy oceaniczne chłodziły odizolowany kontynent jeszcze bardziej. I wtedy, jakieś 34 miliony lat temu, powoli zaczął powstawać lód. Minęło wiele milionów lat, nim Antarktyda zamarzła na dobre. W tym czasie było tam dość ciepło, by mogły żyć rośliny. Dowody odkryto niedawno w wolnej od lodu dolinie w interiorze. Geolodzy Alan Ashworth i Adam Lewis dostrzegli ciekawą skamielinę. Liść. Spadł na ziemię 20 milionów lat temu. Co za okaz. Wspaniały. Nagle znaleźli coś niezwykłego. To mech, torfowiec. Przyjrzyjmy się. Wyschły na mrozie. Pod mikroskopem widać nienaruszone listki. To nie skamielina, lecz tkanka roślinna. Pozostałość po wegetacji z czasów, gdy na Antarktydzie było ciepło. Znaleziono je pod warstwą popiołów wulkanicznych sprzed milionów lat. To oryginalna tkanka mchu. Zachowały się komórki. Te rośliny zamarzły, gdy temperatura na Antarktydzie znacznie spadła. W lodzie przetrwały do dziś. Zdumiewające. Klimat pozostał zimny i suchy, bez ociepleń, nawet krótkich. Mchy na pewno by nie przetrwały. Teraz, gdy klimat się ociepla, co będzie z Antarktydą? Czy lód stopnieje, a poziom mórz się podniesie? Jak wrażliwa jest zamarznięta Ziemia na obecne zmiany temperatury? Ostatnie próby przed testami na Antarktydzie prowadzone są tu, w oddalonej o przeszło 3000 km Nowej Zelandii. Badacze sprawdzają nowe wiertło. W kilku miejscach przecieka. Nie wszystko idzie tak, jak powinno. Trzeba poprawić. Wiadomo, nowy sprzęt. Wiertło waży aż 40 ton. Ten cud techniki jest ciężki jak humbak i równie duży. Ma wysokość 5 pięter. Wkrótce ten olbrzym stanie na lodowym polu. Największe takie wiertło na świecie. Będzie można prowadzić odwierty w różnych miejscach, bo wszystkie elementy umieszczono na płozach. Niezwykłe. Sprzęt na płozach. Na Antarktydzie będą go ciągnąć buldożery. Wiertło zaprojektowano do pracy w lodzie. Pomoże wydobyć ukryte sekrety spod powierzchni Antarktydy. To niezwykłe międzynarodowe przedsięwzięcie nosi nazwę ANDRILL, w skrócie od Antarctic Drilling. Spełnią się marzenia szefa zespołu Davida Harwooda. Jako naukowiec mam pasję. Chcę poznać historię antarktycznego lądolodu. Interesują mnie też prognozy na przyszłość. Wkrótce sprzęt zostanie rozmontowany i przygotowany do długiego rejsu. Członkowie zespołu spotykają się w Christchurch w Nowej Zelandii. Wyruszą w 6-godzinny lot na Antarktykę. Samolot transportowy C-17 jest pełen ludzi i sprzętu. Lecą nad górami transantarktycznymi, które dzielą kontynent na 2 regiony, pokryte lądolodem. Antarktyda wschodnia jest 10-krotnie większa od zachodniej. Lód mocno przymarzł do skalnego podłoża, wysoko nad poziomem oceanu. Miejscami wypiętrza się na 4 kilometry w niebo. Lądolód Antarktydy zachodniej jest mniej stabilny. To dlatego, że opiera się na lądzie poniżej poziomu morza. Lodowce szelfowe pokrywają paręset kilometrów kwadratowych oceanu. Można przypuszczać, że każda z części Antarktydy inaczej reaguje na ocieplenie. Zespół ANDRILL ląduje na zachodzie kontynentu, na lodowym pasie startowym McMurdo. To największa amerykańska stacja badawcza na Antarktydzie. Wysiadając z samolotu, David Harwood i Richard Levy zwracają uwagę na pogodę. Chłodno, ale przyjemnie. Cieszę się, że tu wróciłem. Jest październik, czyli wiosna. -20 stopni. Nigdy nie byłem tu tak wcześnie. Bardzo zimno. Gdy zerwie się wiatr, niełatwo będzie tu pracować. Teraz, kiedy świeci słońce, jest przyjemnie, chociaż mroźno. Pogoda może się zmienić w okamgnieniu. Piękny dzień. McMurdo od półwiecza jest ważnym ośrodkiem badawczym. Niewielka stacja rozrosła się, tworząc miasteczko. W McMurdo stale mieszka 200 osób, w sezonie ponad 1000. Co roku prowadzone są tu badania. McMurdo zapewnia laboratoria, żywność i szkolenia dla naukowców, którzy przemieszczą się do odległych baz terenowych. W tym sezonie pracę podejmie zespół ANDRILL, złożony z 50 techników i badaczy ze Stanów Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Niemiec i Włoch. Program jest finansowany przez rządy i fundacje na rzecz nauki. W McMurdo spędzimy co najmniej tydzień. Sprawdzimy sprzęt, zbierzemy wszystko, czego będziemy potrzebować do pracy i przetrwania w terenie. Przygotowują się do miesięcznej wyprawy, oto szczególnie pożądany produkt. Cukier szybko dodaje energii, zwłaszcza gdy marzniesz, a spodziewamy się mrozu. Nie wiemy, ile czekolady nam trzeba. Można wziąć 560 batoników. Już mam mdłości. Wątpię, czy dam radę to jeść. Zespół szykuje się do pracy. Dołączy do setek innych naukowców pracujących na Antarktydzie. Wielu z nich zaprząta to samo pytanie. Czy antarktyczny lód topnieje? Tam jest szczyt Boreas. Wielu badaczy będzie współpracować, sprawdzać swoje teorie i dotychczasową wiedzę. Razem coś odkryjemy. Kontynent niechętnie zdradza swoje tajemnice. Surowe piękno Antarktydy ukrywa jej zdradliwą naturę. Znajduje się tu ponad 70% słodkiej wody na świecie. Większość tej wody jest zamarznięta. Deszcz pada rzadziej niż na Saharze. Antarktyda to najsuchsza pustynia na Ziemi. Wiatr wieje z prędkością 300 km na godzinę. Smaga zamrożony teren. Miejscami temperatura spada do -100 stopni. Tylko w czasie krótkiego antarktycznego lata naukowcy mogą zbierać dane na tym rozległym, tajemniczym kontynencie. Lot trwa 4 godziny. 650 km od McMurdo, środek Antarktydy Zachodniej. Dla zespołu to jest najlepszy sposób, by dowiedzieć się o przeszłość. Zszedłem do lodowego szybu. Za tą ścianą jest drugi. Prześwieca światło. Widać poszczególne warstwy. Ten śnieg gromadził się rok. Poniżej śnieg z poprzedniego roku. Mamy dane z 2 lat. Wkrótce cofniemy się w czasie znacznie bardziej. Nie wystarczą łopaty i piły łańcuchowe. Użyjemy wiertła. Zespół Kena Taylora podczas odwiertów weźmie próbki z niemal 3-kilometrowego lądolodu Antarktydy Zachodniej. To będzie podróż w czasie. – 480 metrów głębokości. Epoka Jezusa. Tutaj początek naszej ery. W tych rdzeniach znajdują się maleńkie pęcherzyki dawnej atmosfery. Powietrze zostało uwięzione, gdy śnieg pod wpływem nacisku zmieniał się w lód. Ładne bąbelki, pradawne powietrze. Gdy pokruszymy lód, gaz się uwolni. Zyskamy próbkę tamtej atmosfery. Oraz dane o zmianach temperatury i dryfującego lodu. Zbieramy kolejne informacje o klimacie przeszłości. Dane te, choć cenne, pochodzą z ostatnich 800 000 lat, a w geologii to niedługo. Aby uzyskać pełniejszy obraz zmian klimatycznych, trzeba wiercić głębiej. Taki jest cel zespołu ANDRILL. Badacze ustalą, jak miliony lat temu klimat zmienił się z ciepłego w mroźny. Trzeba wiercić bardzo głęboko. Niełatwo znaleźć odpowiednie miejsce na lądolodzie. Nawet w nielicznych punktach, gdzie lód stopniał, jest to trudne. David Harwood i Richard Levy szukają miejsc do wykonania odwiertów. Lecąc nad tym obszarem, widzą, że tutaj nie ma sensu prowadzić badań chronologicznych. Ktoś narobił bałaganu. Ten ktoś to lód, który przecież się porusza. Przez dziesiątki milionów lat lodowce powoli przesuwały się po ziemi, zbierając szczątki skalne i roznosząc je po całym obszarze. Geologia glacjalna bywa przezywana śmietnikową. Przedmiotem naszych badań są moreny. Szukamy informacji nagromadzonych przez lód. Morena to formacja akumulacyjna z materiału skalnego. Tu jest wiele skamielin. Muszla, którą przyniósł lodowiec, pochodzi z czasów, gdy na kontynencie było cieplej, a dolinami płynęła woda. Ten obszar jest skarbcem historii klimatycznej. Niestety lód zatarł ślady. Mamy przed sobą układankę. W jednym miejscu dowody zostały nienaruszone, na dnie morza, pod antarktyczną czapą lodową. Tam również nagromadziły się warstwy osadów. Odwiert umożliwia nam poznanie historii, podróż w czasie przez coraz starsze warstwy. Skały powyżej są młodsze niż te w głębi. Układa się cała historia. W planach jest przewiercenie lądolodu. Potem, jakby wbijali rurkę w tort, badacze spróbują się dostać głęboko w dno oceaniczne. Skały sprzed milionów lat kryją historię klimatu Antarktydy. Lód zaczął się formować jakieś 34 miliony lat temu, ale kontynent długo jeszcze był wystarczająco ciepły dla roślin. Panowały tu warunki jak w dzisiejszej Nowej Zelandii. Przy lodowcach rosły drzewa i inne rośliny. Kiedy Antarktyka zamarzła? Jak do tego doszło? Stopniowo czy nagle? Czy dowiadując się, jak Antarktyka przeistoczyła się ze szklarni w lodowy pałac, zdołamy przewidzieć jej przyszły klimat i los całej Ziemi? Charlie, I am David Harwood. Przez najbliższe tygodnie zespół będzie szukać miejsc do odwiertów. David Harwood rozmyśla o podłożu. Zastanawiam się, co tkwi pod nami. Warstwa lodu gruba na 5 metrów, pół kilometra wody i jeszcze osady na dnie? Latem słońce nie zachodzi. Gdy noc niepostrzeżenie zmienia się w dzień, zaczyna się poważna praca. Zespół wybiera się do cieśniny McMurdo, gdzie co roku tworzy się lodowa platforma, która utrzymuje się tylko parę miesięcy. Znajdujemy się w południowej części cieśniny McMurdo. Sezonowo powstaje tu kra. Niedługo stopnieje. Ma około 6 metrów grubości. A poniżej jest jeszcze 300 metrów wody. Aby upewnić się, czy wybrali odpowiednie miejsce, wysyłają silne fale dźwiękowe przez lód. Aż do dna morskiego powstaje dźwiękowa mapa warstw skalnych, z których każda utworzyła się w innej erze. Patrząc w przeszłość, spróbujemy przewidzieć przyszłość. Jak dynamiczne były zmiany w lądolodzie? Czy proces zachodził wolno czy szybko? Jak aktywnym graczem był lód? Wreszcie można przyciągnąć na miejsce olbrzymią wiertarkę. Aby jej ciężar nie był podtrzymywany przez samą krę, nurkowie przytwierdzają do rury specjalne pływaki. Na końcu tej rury znajduje się obrotowa głowica. Diamentowe wiertło przetnie wszystko na swojej drodze. Można powiedzieć, że to wiertło topi skały. Przecina każdy materiał. Jeśli trafi na wielki głaz, wytnie z niego cylinder i będzie ciąć dalej. Wiertło idzie w ruch. Ani chwili do stracenia. Sezon badań antarktycznych jest bardzo krótki. Badacze przez całą dobę wyciągają lodowe rdzenie. Świadków przeszłości Antarktydy. Potężne narzędzie przewierciło już ponad kilometr. Jednorazowo wyciągany jest rdzeń długości 4 metrów. Każde kilkadziesiąt centymetrów to ekwiwalent 1000 lat. Zdumiewające. Aż trudno uwierzyć, gdzie jesteśmy i co robimy. Mamy specjalne wiertło, które z całym osprzętem waży 90 ton. Znajduje się tuż za nami, na 8-metrowej warstwie lodu, nad 380 metrami wody. Dotrzemy do samego dna. Rura o średnicy kilkunastu centymetrów kręci się jak spaghetti włożone w wodę. Kołysze się na boki. Przez tę rurę wyciągamy na powierzchnię materiał skalny. W każdej chwili coś może pójść nie tak. Niestety już pojawia się problem. Czasami nawet diament nie poradzi sobie z przeszkodą. Nie uzyskujemy materiału odpowiedniej jakości. Sądzimy, że wiertło zostało uszkodzone. Rdzeń miejscami jest trochę węższy niż powinien być. Trzeba wyciągnąć całą rurę, około 1700 metrów, i wymienić ten fragment, a później włożyć rurę z powrotem. Zajmie to od 24 do 36 godzin. Wyjęcie i wymiana 1,5 kilometra rury to niełatwe zadanie. Niektórzy się namęczą, inni członkowie zespołu cieszą się z przerwy. Kolacja. W tak trudnych warunkach nikt nie przestrzega diety. Organizm ciężko pracuje, by utrzymać ciepło. 6000 kalorii dziennie to nie obżarstwo, lecz konieczność. Jest kawa? Ponieważ Antarktyda jest suchsza od najgorętszych pustyń, trzeba się wystrzegać odwodnienia. Kolejna troska to wiertło. W końcu po 1,5 dnia ciężkiej pracy nowy element znalazł się na miejscu. Można kontynuować. Badacze wyciągają 4-metrowy rdzeń. Zabezpieczają go i ostrożnie niosą do laboratorium. Okazuje się, że jest w idealnym stanie. Ma większą wartość niż złoto. Każdy taki rdzeń można uznać za wehikuł czasu. Głębokość 440 metrów. Całkiem spora. Próbka pochodzi sprzed 15 milionów lat, gdy na Antarktydzie jeszcze było ciepło. Wyciągane są kolejne rdzenie. Każdy trzeba przeciąć wzdłuż, prześwietlić i zbadać metodą tomografii w laboratoriach na miejscu odwiertu oraz w McMurdo. Te rdzenie wydobyto 3 dni temu. Przecięto je wczoraj. Sedymentolodzy pracowali całą noc, opisując próbki milimetr po milimetrze. Analizowali kolor, wielkość elementów, strukturę, starali się określić, jak zbierały się osady. Każdy rdzeń opowiada jakąś historię, swoim składem i barwami. Niektóre z tych historii są intrygujące. Widać mikroskamieliny, duże muszle. To dowód, że w trakcie zamarzania Antarktydy zdarzały się cieplejsze okresy. Jedno z najciekawszych znalezisk sezonu. Małuż. Takie nie żyją w wodach polarnych. Niektóre dowody są prawie niewidoczne. W tych rdzeniach tkwią szczątki mikroskopijnych glonów, okrzemków. Detektywi klimatu bardzo je cenią. Nie wszystkie okrzemki są do siebie podobne. Niektóre gatunki przystosowały się do zimniejszych warunków, inne zaś lepiej rozwijały się w cieplejszych wodach. Traktujemy je jak wskaźniki. Świadczą o tym, czy było zimno, czy ciepło, czy dana próbka pochodzi z oceanu. Pracownicy znów badają rdzenie sprzed 15 milionów lat. Znajdują miałki, zielony piasek, zawierający okrzemki, które żyły w cieplejszych wodach. To dowód, że Antarktydy nie pokrywał jeszcze lądolód. Ustaliliśmy, że był to ciepły okres. W wodach bez gór lodowych roiło się od okrzemków. Te warunki utrzymały się przez jakiś czas. Zaczyna się rysować obraz długiego okresu przejściowego. 34 miliony lat temu ochłodzenie klimatu doprowadziło do powstania lodu. Nawet wtedy klimat pozostawał stosunkowo łagodny. Kiedy więc Antarktyda zamarzła? Odpowiedź tkwi w rdzeniach sprzed 14 milionów lat. Nie są już gładkie i zielone, lecz niejednorodne i szare. Zawierają okrzemki, które żyły w zimnych wodach. Świadczy to o szybkim przejściu od zimna do mrozu. Badacze zapisują pustą stronicę w historii klimatu Antarktydy. W następnym sezonie zmierzą się z kolejnym pytaniem. Czy po zamarznięciu Antarktydy 14 milionów lat temu lód choć raz stopniał? A może kontynent od tamtego czasu jest lodową pustynią? Na odpowiedź trzeba zaczekać. Szczeliny w lodzie to znak, że pora wrócić do bazy. Od miesiąca obserwujemy pęknięcia w lodzie. Nie występowały tak blisko bieguna jak teraz. Zostaniemy tu, dopóki nie zacznie się topnienie lodu. Zanim zmienią się warunki, musimy bezpiecznie opuścić krę. Lód Antarktydy Zachodniej zmienia się zależnie od pory roku. A co się dzieje na wschodzie? Lądolód jest tak gruby, że pokrywa łańcuchy górskie. Powiedziałabym, że to rezonans magnetyczny pokrywy lodowej. Miejscami jest bardzo gruba, ma 3 kilometry, jest płaska. W innych miejscach są ukryte pasma górskie wielkości Apalachów, schowane pod lądolodem Antarktydy Wschodniej. Na wschodzie znajduje się 10-krotnie więcej lodu niż na zachodzie. Ale skrawek Antarktydy Wschodniej jest niemal wolny od lodu. Aż nie pasuje do wizerunku Antarktydy. Tak zwane suche doliny są zimne i jałowe. Prócz kilku naukowców prawie wcale nie ma tu życia. Krajobraz nie z tej ziemi. NASA przeprowadzała tu testy w ramach programów kosmicznych. Fantastyczne miejsce. Nie ma takiego drugiego na świecie. Najbliższa analogia to Mars. W Dolinie Malinsa rozbito obóz. Służy jako baza grupie glacjologów pod kierunkiem Dave'a Marchanta. Naukowcy prowadzą badania w staromodny sposób. Mieszkają w namiotach. Zostaną stąd zabrani dopiero za 2 miesiące. Muszą być samowystarczalni i na ogół im to odpowiada. Świetny dzień. Burrito. Praca tutaj ma zalety i wady. Jesteśmy odcięci od świata. Nie działa poczta elektroniczna ani telefon. Można się poświęcić nauce 24 godziny na dobę, myśleć o badaniach. Ale nie wiemy, co się dzieje poza Antarktydą. Na początku sezonu bardzo marzliśmy. Na śpiworach tworzył się lód. Teraz jest cieplej, łatwiej nam wstawać. Takie odizolowane osady są zaopatrywane drogą powietrzną. W pobliżu nie ma nikogo. Dla bezpieczeństwa codziennie kontaktujemy się z bazą McMurdo. Ogrzewam trochę baterię, żeby dało się odebrać sygnał. Na razie nie ma połączenia z satelitą. Baterie są zimne, staram się je ogrzać. Czasami trzeba się namęczyć, żeby złapać sygnał. Jeszcze nic. Już. Może się udać. Zgłasza się zatoka 054 z Doliny Malinsa. Cała siódemka na pokładzie, wszystko gra. Łączność przerwana. W tej dolinie jest rekordowo sucho i zimno. Dzięki temu teren pozostał nienaruszony. Te skały leżą tu od milionów lat. Marchant sądzi, że przez cały ten czas niewiele się zmieniło. To ekscytujące być w takim miejscu. Wyobraźmy sobie, że żyjemy na Antarktydzie sprzed 10 milionów lat. Oglądalibyśmy właśnie taki krajobraz. Prowadząc odwierty, zespół natknął się na coś niespodziewanego. Lodowiec kilkadziesiąt metrów pod powierzchnią Ziemi. Moim zdaniem to najstarszy taki lodowiec na świecie. Dowód stanowią popioły wulkaniczne. Suche doliny są otoczone wygasłymi wulkanami, które wybuchały miliony lat temu. W lodzie znajdujemy osady popiołu mające nawet 8 milionów lat. Zdaniem Marchanta popiół wskazuje, iż lodowiec nigdy się nie topił. Popiół wulkaniczny tkwi tu od milionów lat. Żadne zmiany chemiczne nie wskazują, że miał kontakt z wodą ze stopionego lodowca. Ponieważ jest nienaruszony, z pewnością znajduje się tu od dawna. Zaledwie 500 km stąd krajobraz jest jak z innego świata. Badając Antarktydę Wschodnią, bliżej bieguna południowego, David Harwood znalazł prastare liście i kawałki drewna. Uważa, że są dość młode, pochodzą z czasów, gdy na Antarktydzie panowały wyższe temperatury, co stwarzało korzystne warunki dla roślin. To jest fragment z południa. Drewno, nie skamielina. Mogłoby się spalić. Znaleźliśmy drewno i liście razem. Fenomenalnie. Cenne antarktyczne relikty, zwłaszcza że pochodzą z tamtego okresu sprzed 4 milionów lat. W tym sezonie badacze spróbują ustalić, co działo się na Antarktydzie od 3 do 5 milionów lat temu, w epoce zwanej Pliocenem. W Pliocenie było cieplej niż jest dziś. Panowały takie same temperatury, jakie Ziemia osiągnie pod koniec wieku, o ile prognozy okażą się trafne. Cofnijmy się w czasie o 3 do 5 milionów lat. Przeciętne temperatury na Ziemi były wyższe niż obecnie, o jakieś 3-4 stopnie. Możemy wnioskować, jak będzie się zmieniał klimat w następnym stuleciu. Wiertło zostało umieszczone na lodowcu szelfowym Rossa, sięgającym daleko w ocean. To największy taki lodowiec na świecie. Powstrzymuje wielką antarktyczną czapę lodową przed osunięciem się do wody. Szelfy pełnią ważną funkcję, stanowią barierę, blokadę dla lodu, który stopniowo przesuwa się w stronę wody. Jeśli z powodu ocieplenia oceanów lodowiec szelfowy Rossa popęka i stopnieje, lądolód Antarktydy Zachodniej w końcu pójdzie w jego ślady. Zespół szuka odpowiedzi na ważne pytanie, co się działo z lodem, gdy klimat ocieplił się w Pliocenie. Czy lodowiec szelfowy Rossa stopniał, pociągając za sobą olbrzymie czapy lodowe? Prowadzenie odwiertów w szelfie rodzi poważne problemy techniczne. Między innymi ciągłe kłopoty z ziemią i wodą. Wcześniej przewiercano 8-metrową warstwę lodu. Tutaj pokrywa ma 120 metrów. Spróbujemy wywiercić 2 razy głębszy otwór w dnie oceanicznym. Sięgniemy na 1000 metrów lub jeszcze głębiej. A to dopiero początek. Nikt jeszcze nie przewiercił się przez lodowiec szelfowy. Nie będzie łatwo. Lodowce przemieszczają się wraz z pływami, trzeba więc pamiętać o zmianach wysokości. Kołyszą się też na boki. Rura z pewnością będzie się wyginać. Przywiertło może przebić grubą, ruchomą warstwę lodu i nie ulec przy tym uszkodzeniu? Aby zmierzyć się z tym wyzwaniem, zespół wymyślił nowe narzędzie – gorące wiertło. Ten cud inżynierii to ruchomy pierścień, który tryska strumieniami gorącej wody. W ten sposób wytapia się dość szeroki szyb. Będzie się w nim przemieszczać wiertło, przebijając 120-metrową niestabilną warstwę lodu. Czas jest cenny, trzeba pracować całą dobę, wyciągać rdzenie i od razu je analizować. Jest 2:00 w nocy, a geolodzy badają próbki, jakby było wczesne popołudnie. Układamy rdzenie w kolejności, od tego, który był najwyżej, do tego z głębi. Naukowcy badają 25-metrowy cylinder materiału sprzed 3 milionów lat. Zawiera on mikroskamieliny zwierząt jednokomórkowych, otwornic. Pochodzą z ciepłej epoki pliocenu. Te maleńkie skorupki wskazują, jaka temperatura panowała w oceanie. Mają wielkość ziarnka piasku. Gatunek ten przetrwał do dziś. Metodą chemiczną możemy porównywać współczesne otwornice z tamtymi z pliocenu. Gavin określa, ile metali, magnezu i wapnia przenika z wody do skorupki otwornicy. Proces ten zależy od temperatury oceanu. Znając zawartość magnezu i wapnia w skorupce, możemy wyliczyć temperaturę wody w okresie, gdy żyła ta otwornica. Naukowcy obliczają, jakie były temperatury tutejszych wód w pliocenie. Woda była od 3 do 5 stopni cieplejsza niż obecnie. Wzrost temperatury wód otaczających Antarktydę, nawet o 1 stopień, poskutkuje szybkim topnieniem lodowców szelfowych od spodu. Temperatura powietrza pozostanie dość niska, więc lód na powierzchni nie stopnieje. My jednak obawiamy się ataku podwodnego, nie z góry. Próbki wskazują, że to właśnie nastąpiło w pliocenie, gdy ocieplał się klimat. Zmian było więcej, niż się spodziewano. W rdzeniu widać odłamki różnych skał, ale też gładszą glebę z dna morskiego. Dowodzi to, że lód zamarzał i topniał wiele razy. Zaszła tu ważna zmiana. Na tym odcinku widać istotną zmianę w środowisku. Tutaj był lód, a tu już nie. Pokrywa lodowa przesuwała się do przodu i do tyłu. Kolejne próbki z pliocenu dowodzą zaskakujących przemian. Odwierty to znakomita metoda. Uzyskujemy dynamiczny obraz pokrywy lodowej, która zmieniała się ponad 60 razy. Można wnioskować, że Antarktyda nie była biernym widzem, ale graczem. W ciepłym pliocenie zdarzały się okresy spadku temperatur. Lód był bardzo wrażliwy nawet na drobne zmiany klimatyczne. Kilka stopni wystarczało, by pojawił się lub znikł. Co nas czeka w przyszłości? Ile antarktycznego lodu stopnieje i co będzie z poziomem mórz? Badacze sięgają do modeli komputerowych autorstwa Roberta De Conto i Dave'a Pollarda. Opracowaliśmy te modele na podstawie swojej wiedzy o funkcjonowaniu systemu klimatycznego i tutaj lądolodów. Model uzupełniają informacje z programu ANDRILL. To jest symulacja komputerowa ruchów antarktycznej czapy lodowej w ostatnich kilku milionach lat. Obejmuje dużą część okresu, z którego mamy próbki. W modelach dostrzegamy coś, co potwierdzają też dane geologiczne. Model pokazuje okresy ocieplenia w Pliocenie. Znikają lodowce szelfowe, a potem cały lądolód Antarktydy Zachodniej i krańce wschodniej. Temperatury się zmieniają, a lód zamarza i znów topnieje. To ważne, bo modyfikacje pokrywy lodowej wywierają wpływ na poziom morza. Według modelu De Conto w Pliocenie poziom morza podniósł się o 7 metrów. Średnie temperatury były o 3 do 5 stopni wyższe niż teraz. Takie warunki przewidujemy na koniec wieku. Takie zjawisko może zostać odsunięte w czasie o setki, a nawet tysiące lat. Tak czy siak przybrzeżne miasta na pewno będą zagrożone. Trzeba będzie przesiedlać miliony ludzi. Zmienią się miejsca takie jak Boston, Nowy Jork, okolice Zatoki i oczywiście Louisiana, Miami czy Nowy Orlean. To jeszcze nie jest najczarniejszy scenariusz. Klimat był zbliżony do dzisiejszego. Tim Naish i Rob De Conto są w Nowej Zelandii. Rozważają straszliwą możliwość. Pierwszy raz sprawdzam mój model w naturze. Woda sięgała aż dotąd. Tutejsze skały są w tym samym wieku, co na Antarktydzie. Zyskamy informacje o globalnych zmianach poziomu oceanów. W okolicach rzeki Rangitikei ruchy tektoniczne wypiętrzyły ziemię. Rzeka wyżłobiła koryto, odsłaniając kolejne warstwy osadów, które niegdyś znajdowały się na dnie morza. Można tu znaleźć muszle z Pliocenu. Pozwala to określić, jaki był poziom mórz w przeszłości. Niektóre z tych gatunków przetrwały do naszych czasów. Te organizmy można zobaczyć i dzisiaj. Bytują przy brzegu. Znamy głębokość wody. Wydobywając skamieliny możemy stwierdzić, na jakiej głębokości żyły te zwierzęta 3 miliony lat temu. Mogą one przetrwać tylko przy dnie i na określonej głębokości. Dlatego badacze sugerują, że poziom morza w Pliocenie był jeszcze wyższy niż wskazują modele komputerowe. Wszystko jasne. Zyskamy dowody, że poziom mórz podniósł się nawet o 20 metrów. To bardzo dużo. Aby wystąpił taki efekt, musiałaby stopnieć ogromna ilość lodu. Trzeba rozważać straszliwą perspektywę. Duża część lądolodu Antarktydy Wschodniej stopnieje razem z Antarktydą Zachodnią. Czy to zjawisko się powtórzy? Skutki byłyby niekorzystne. Dodatkowo podniósłby się poziom mórz, czego nie przewidywaliśmy. Z badań wyłania się coraz bardziej nieprzewidywalny i złowieszczy obraz sytuacji. Nawet geolodzy sądzili, że lodowce i lądolody są prawie nieruchome, że za swojego życia nie zobaczymy w nich zmian. Procesy przebiegają szybciej niż się spodziewaliśmy. Przyczyną zmian jest rosnące stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze. Wkrótce poziom gazów cieplarnianych dorówna temu z pliocenu. Jednak na tym się nie skończy. Według niektórych prognoz, przed końcem XXI wieku stężenie dwutlenku węgla będzie dwukrotnie wyższe niż w pliocenie. Wracamy do ery dinozaurów, gdy na planecie było niewiele lodu, a Antarktydę porastały lasy. Już widać oznaki zmian. Naukowców zaskoczyło, że w 2002 roku nagle rozpadł się lodowiec szelfowy Larsena. Lodowiec szelfowy Wilkinsa wielkości Connecticut ledwo się trzyma. To nieuniknione. Nawet na drobne zmiany klimatyczne. Kilka stopni wystarczało, by pojawił się lub znikł. Co nas czeka w przyszłości? Ile antarktycznego lodu stopnieje i co będzie z poziomem mórz? Badacze sięgają do modeli komputerowych autorstwa Roberta De Conto i Dave'a Pollarda. Opracowaliśmy te modele na podstawie swojej wiedzy o funkcjonowaniu systemu klimatycznego i tutaj lądolodów. Model uzupełniają informacje z programu ANDRILL. To jest symulacja komputerowa ruchów antarktycznej czapy lodowej w ostatnich kilku milionach lat. Obejmuje dużą część okresu, z którego mamy próbki. W modelach dostrzegamy coś, co potwierdzają też dane geologiczne. Model pokazuje okresy ocieplenia w pliocenie. Znikają lodowce szelfowe, a potem cały lądolód Antarktydy Zachodniej i krańce wschodniej. Temperatury się zmieniają, a lód zamarza i znów topnieje. To ważne, bo modyfikacje pokrywy lodowej wywierają wpływ na poziom morza. Według modelu De Conto w pliocenie poziom morza podniósł się o 7 metrów. Średnie temperatury były o 3 do 5 stopni wyższe niż teraz. Takie warunki przewidujemy na koniec wieku. Takie zjawisko może zostać odsunięte w czasie o setki, a nawet tysiące lat. Tak czy siak przybrzeżne miasta na pewno będą zagrożone. Trzeba będzie przesiedlać miliony ludzi. Zmienią się miejsca takie jak Boston, Nowy Jork, okolice Zatoki i oczywiście Louisiana, Miami czy Nowy Orlean. To jeszcze nie jest najczarniejszy scenariusz. Klimat był zbliżony do dzisiejszego. Tim Naish i Rob De Conto są w Nowej Zelandii. Rozważają straszliwą możliwość. Pierwszy raz sprawdzam mój model w naturze. Woda sięgała aż dotąd. Tutejsze skały są w tym samym wieku, co na Antarktydzie. Zyskamy informacje o globalnych zmianach poziomu. Co nas czeka w przyszłości? Ile antarktycznego lodu stopnieje i co będzie z poziomem mórz? Badacze sięgają do modeli komputerowych autorstwa Roberta De Conto i Dave'a Pollarda. Opracowaliśmy te modele na podstawie swojej wiedzy o funkcjonowaniu systemu klimatycznego i tutaj lądolodów. Model uzupełniają informacje z programu ANDRILL. To jest symulacja komputerowa ruchów antarktycznej czapy lodowej w ostatnich kilku milionach lat. Obejmuje dużą część okresu, z którego mamy próbki. W modelach dostrzegamy coś, co potwierdzają też dane geologiczne. Model pokazuje okresy ocieplenia w Pliocenie. Znikają lodowce szelfowe, a potem cały lądolud Antarktydy Zachodniej i krańce wschodniej. Temperatury się zmieniają, a lód zamarza i znów topnieje. To ważne, bo modyfikacje pokrywy lodowej wywierają wpływ na poziom morza. Według modelu De Conto w Pliocenie poziom morza podniósł się o 7 metrów. Średnie temperatury były o 3 do 5 stopni wyższe niż teraz. Takie warunki przewidujemy na koniec wieku. Takie zjawisko może zostać odsunięte w czasie o setki, a nawet tysiące lat. Tak czy siak przybrzeżne miasta na pewno będą zagrożone. Trzeba będzie przesiedlać miliony ludzi. Zmienią się miejsca takie jak Boston, Nowy Jork, okolice Zatoki i oczywiście Louisiana, Miami czy Nowy Orlean. To jeszcze nie jest najczarniejszy scenariusz. Klimat był zbliżony do dzisiejszego. Tim Naish i Rob De Conto są w Nowej Zelandii. Rozważają straszliwą możliwość. Pierwszy raz sprawdzam mój model w naturze. Woda sięgała aż dotąd. Tutejsze skały są w tym samym wieku, co na Antarktydzie. Zyskamy informacje o globalnych zmianach poziomu oceanów. W okolicach rzeki Rangitikei w całym obszarze. Geologia glacjalna bywa przezywana śmietnikową. Przedmiotem naszych badań są moreny. Szukamy informacji nagromadzonych przez lód. Morena to formacja akumulacyjna z materiału skalnego. Tu jest wiele skamielin. Muszla, którą przyniósł lodowiec, pochodzi z czasów, gdy na kontynencie było cieplej, a dolinami płynęła woda. Ten obszar jest skarbcem historii klimatycznej. Niestety lód zatarł ślady. Mamy przed sobą układankę. W jednym miejscu dowody zostały nienaruszone, na dnie morza, pod antarktyczną czapą lodową. Tam również nagromadziły się warstwy osadów. Odwiert umożliwia nam poznanie historii, podróż w czasie przez coraz starsze warstwy. Skały powyżej są młodsze niż te w głębi. Układa się cała historia. W planach jest przewiercenie lądolodu. Potem, jakby wbijali rurkę w tort, badacze spróbują się dostać głęboko w dno oceaniczne. Skały sprzed milionów lat kryją historię klimatu Antarktydy. Lód zaczął się formować jakieś 34 miliony lat temu, ale kontynent długo jeszcze był wystarczająco ciepły dla roślin. Panowały tu warunki jak w dzisiejszej Nowej Zelandii. Przy lodowcach rosły drzewa i inne rośliny. Kiedy Antarktyka zamarzła? Jak do tego doszło? Stopniowo czy nagle? Czy dowiadując się, jak Antarktyka przeistoczyła się ze szklarni w lodowy pałac, zdołamy przewidzieć jej przyszły klimat i los całej Ziemi? I am David Harwood. Przez najbliższe tygodnie zespół będzie szukać miejsc do odwiertów. David Harwood rozmyśla o podłożu. Zastanawiam się, co tkwi pod nami. Warstwa lodu gruba na 5 metrów, pół kilometra wody i jeszcze osady na dnie? Latem słońce nie zachodzi. Gdy noc niepostrzeżenie zmienia się w dzień, zaczyna się poważna praca. Zespół wybiera się do cieśniny McMurdo, gdzie co roku tworzy się lodowa platforma, która utrzymuje się tylko parę. Wkrótce cofniemy się w czasie znacznie bardziej. Nie wystarczą łopaty i piły łańcuchowe. Użyjemy wiertła. Zespół Kena Taylora podczas odwiertów weźmie próbki z niemal 3-kilometrowego lądolodu Antarktydy Zachodniej. To będzie podróż w czasie. – 480 metrów głębokości. Epoka Jezusa. Tutaj początek naszej ery. W tych rdzeniach znajdują się maleńkie pęcherzyki dawnej atmosfery. Powietrze zostało uwięzione, gdy śnieg pod wpływem nacisku zmieniał się w lód. Ładne bąbelki, pradawne powietrze. Gdy pokruszymy lód, gaz się uwolni. Zyskamy próbkę tamtej atmosfery oraz dane o zmianach temperatury i dryfującego lodu. Zbieramy kolejne informacje o klimacie przeszłości. Dane te, choć cenne, pochodzą z ostatnich 800 tysięcy lat, a w geologii to niedługo. Aby uzyskać pełniejszy obraz zmian klimatycznych, trzeba wiercić głębiej. Taki jest cel zespołu ANDRILL. Badacze ustalą, jak miliony lat temu klimat zmienił się z ciepłego w mroźny. Trzeba wiercić bardzo głęboko. Niełatwo znaleźć odpowiednie miejsce na lądolodzie. Nawet w nielicznych punktach, gdzie lód stopniał, jest to trudne. David Harwood i Richard Levy szukają miejsc do wykonania odwiertów. Lecąc nad tym obszarem, widzą, że tutaj nie ma sensu prowadzić badań chronologicznych. Ktoś narobił bałaganu. Ten ktoś to lód, który przecież się porusza. Przez dziesiątki milionów lat lodowce powoli przesuwały się po ziemi, zbierając szczątki skalne i roznosząc je po całym obszarze. Geologia glacjalna bywa przezywana śmietnikową. Przedmiotem naszych badań są moreny. Szukamy informacji nagromadzonych przez lód. Morena to formacja akumulacyjna z materiału skalnego. Tu jest wiele skamielin. Muszla, którą przyniósł lodowiec, pochodzi z czasów, gdy na kontynencie było cieplej, a dolinami płynęła woda. Ten obszar jest skarbcem historii klimatycznej. Niestety lód zatarł ślady. Mamy przed sobą układane. W tym sezonie badacze spróbują ustalić, co działo się na Antarktydzie od 3 do 5 milionów lat temu, w epoce zwanej Pliocenem. W Pliocenie było cieplej niż jest dziś. Panowały takie same temperatury, jakie Ziemia osiągnie pod koniec wieku, o ile prognozy okażą się trafne. Cofnijmy się w czasie o 3 do 5 milionów lat. Przeciętne temperatury na Ziemi były wyższe niż obecnie, o jakieś 3-4 stopnie. Możemy wnioskować, jak będzie się zmieniał klimat w następnym stuleciu. Wiertło zostało umieszczone na lodowcu szelfowym Rossa, sięgającym daleko w ocean. To największy taki lodowiec na świecie. Powstrzymuje wielką antarktyczną czapę lodową przed osunięciem się do wody. Szelfy pełnią ważną funkcję, stanowią barierę, blokadę dla lodu, który stopniowo przesuwa się w stronę wody. Jeśli z powodu ocieplenia oceanów lodowiec szelfowy Rossa popęka i stopnieje, lądolód Antarktydy Zachodniej w końcu pójdzie w jego ślady. Zespół szuka odpowiedzi na ważne pytanie, co się działo z lodem, gdy klimat ocieplił się w Pliocenie. Czy lodowiec szelfowy Rossa stopniał, pociągając za sobą olbrzymie czapy lodowe? Prowadzenie odwiertów w szelfie rodzi poważne problemy techniczne. Między innymi ciągłe kłopoty z ziemią i wodą. Wcześniej przewiercano 8-metrową warstwę lodu. Tutaj pokrywa ma 120 metrów. Spróbujemy wywiercić 2 razy głębszy otwór w dnie oceanicznym. Sięgniemy na 1000 metrów lub jeszcze głębiej. A to dopiero początek. Nikt jeszcze nie przewiercił się przez lodowiec szelfowy. Nie będzie łatwo. Lodowce przemieszczają się wraz z pływami, trzeba więc pamiętać o zmianach wysokości. Kołyszą się też na boki. Rura z pewnością będzie się wyginać. Czy wiertło może przebić grubą, ruchomą warstwę lodu i nie ulec przy tym uszkodzeniu? Aby zmierzyć się z tym wyzwaniem, zespół wymyślił nowe narzędzie – gorące wiertło. Ten cud inżynierii to ruchomy pierścień, który tryska strumieniami gorącej wody. W ten sposób wytapia się do ścianków. Te warunki utrzymały się przez jakiś czas. Zaczyna się rysować obraz długiego okresu przejściowego. 34 miliony lat temu ochłodzenie klimatu doprowadziło do powstania lodu. Nawet wtedy klimat pozostawał stosunkowo łagodny. Kiedy więc Antarktyda zamarzła? Odpowiedź tkwi w rdzeniach sprzed 14 milionów lat. Nie są już gładkie i zielone, lecz niejednorodne i szare. Zawierają okrzemki, które żyły w zimnych wodach. Świadczy to o szybkim przejściu od zimna do mrozu. Badacze zapisują pustą stronicę w historii klimatu Antarktydy. W następnym sezonie zmierzą się z kolejnym pytaniem. Czy po zamarznięciu Antarktydy 14 milionów lat temu lód choć raz stopniał? A może kontynent od tamtego czasu jest lodową pustynią? Na odpowiedź trzeba zaczekać. Szczeliny w lodzie to znak, że pora wrócić do bazy. Od miesiąca obserwujemy pęknięcia w lodzie. Nie występowały tak blisko bieguna jak teraz. Zostaniemy tu, dopóki nie zacznie się topnienie lodu. Zanim zmienią się warunki, musimy bezpiecznie opuścić krę. Lód Antarktydy Zachodniej zmienia się zależnie od pory roku. A co się dzieje na wschodzie? Lądolód jest tak gruby, że pokrywa łańcuchy górskie. Powiedziałabym, że to rezonans magnetyczny pokrywy lodowej. Miejscami jest bardzo gruba, ma 3 km, jest płaska. W innych miejscach są ukryte pasma górskie wielkości Apalachów, schowane pod lądolodem Antarktydy Wschodniej. Na wschodzie znajduje się 10-krotnie więcej lodu niż na zachodzie. Ale skrawek Antarktydy Wschodniej jest niemal wolny od lodu. Aż nie pasuje do wizerunku Antarktydy. Tak zwane suche doliny są zimne i jałowe. Prócz kilku naukowców prawie wcale nie ma tu życia. Krajobraz nie z tej ziemi. NASA przeprowadzała tu testy w ramach programów kosmicznych. Dnia szefa zespołu Davida Haruda. Jako naukowiec mam pasję. Chcę poznać historię antarktycznego lądolodu. Interesują mnie też prognozy na przyszłość. Wkrótce sprzęt zostanie rozmontowany i przygotowany do długiego rejsu. Członkowie zespołu spotykają się w Christchurch w Nowej Zelandii. Wyruszą w 6-godzinny lot na Antarktykę. Samolot transportowy C-17 jest pełen ludzi i sprzętu. Lecą nad górami transantarktycznymi, które dzielą kontynent na dwa regiony, pokryte lądolodem. Antarktyda wschodnia jest 10-krotnie większa od zachodniej. Lód mocno przymarzł do skalnego podłoża, wysoko nad poziomem oceanu. Miejscami wypiętrza się na 4 km w niebo. Lądolód Antarktydy zachodniej jest mniej stabilny. To dlatego, że opiera się na lądzie poniżej poziomu morza. Lodowce szelfowe pokrywają paręset kilometrów kwadratowych oceanu. Można przypuszczać, że każda z części Antarktydy inaczej reaguje na ocieplenie. Zespół ANDRILL ląduje na zachodzie kontynentu na lodowym pasie startowym McMurdo. To największa amerykańska stacja badawcza na Antarktydzie. Wysiadając z samolotu, David Harwood i Richard Levy zwracają uwagę na pogodę. Chłodno, ale przyjemnie. Cieszę się, że tu wróciłem. Jest październik, czyli wiosna, minus 20 stopni. Nigdy nie byłem tu tak wcześnie. Bardzo zimno. Gdy zerwie się wiatr, niełatwo będzie tu pracować. Teraz, kiedy świeci słońce, jest przyjemnie, chociaż mroźno. Pogoda może się zmienić w okamgnieniu. Piękny dzień. McMurdo od półwiecza jest ważnym ośrodkiem badawczym. Niewielka stacja rozrosła się, tworząc miasteczko. W McMurdo stale mieszka 200 osób, w sezonie ponad 1000. Co roku prowadzone są tu badania. McMurdo zapewne już gładkie i zielone, lecz niejednorodne i szare. Zawierają okrzemki, które żyły w zimnych wodach. Świadczy to o szybkim przejściu od zimna do mrozu. Badacze zapisują pustą stronicę w historii klimatu Antarktydy. W następnym sezonie zmierzą się z kolejnym pytaniem. Czy po zamarznięciu Antarktydy 14 milionów lat temu lód choć raz stopniał? A może kontynent od tamtego czasu jest lodową pustynią? Na odpowiedź trzeba zaczekać. Szczeliny w lodzie to znak, że pora wrócić do bazy. Od miesiąca obserwujemy pęknięcia w lodzie. Nie występowały tak blisko bieguna jak teraz. Zostaniemy tu, dopóki nie zacznie się topnienie lodu. Zanim zmienią się warunki, musimy bezpiecznie opuścić krę. Lód Antarktydy Zachodniej zmienia się zależnie od pory roku. A co się dzieje na wschodzie? Lądolód jest tak gruby, że pokrywa łańcuchy górskie. Powiedziałabym, że to rezonans magnetyczny pokrywy lodowej. Miejscami jest bardzo gruba, ma 3 km, jest płaska. W innych miejscach są ukryte pasma górskie wielkości Apalachów, schowane pod lądolodem Antarktydy Wschodniej. Na wschodzie znajduje się 10-krotnie więcej lodu niż na zachodzie, ale skrawek Antarktydy Wschodniej jest niemal wolny od lodu. Aż nie pasuje do wizerunku Antarktydy. Tak zwane suche doliny są zimne i jałowe. Prócz kilku naukowców prawie wcale nie ma tu życia. krajobraz nie z tej Ziemi. NASA przeprowadzała tu testy w ramach programów kosmicznych. Fantastyczne miejsce. Nie ma takiego drugiego na świecie. Najbliższa analogia to Mars. W Dolinie Malinsa rozbito obóz. Służy jako baza grupie glacjologów pod kierunkiem Dave'a Marchanta. Do 36 godzin. Wyjęcie i wymiana 1,5 kilometra rury to niełatwe zadanie. Niektórzy się namęczą, inni członkowie zespołu cieszą się z przerwy. Kolacja. W tak trudnych warunkach nikt nie przestrzega diety. Organizm ciężko pracuje, by utrzymać ciepło. 6000 kalorii dziennie to nie obżarstwo, lecz konieczność. Jest kawa? Ponieważ Antarktyda jest suchsza od najgorętszych pustyń, trzeba się wystrzegać odwodnienia. Kolejna troska to wiertło. W końcu po 1,5 dnia ciężkiej pracy nowy element znalazł się na miejscu. Można kontynuować. Badacze wyciągają 4-metrowy rdzeń. Zabezpieczają go i ostrożnie niosą do laboratorium. Okazuje się, że jest w idealnym stanie. Ma większą wartość niż złoto. Każdy taki rdzeń można uznać za wehikuł czasu. Głębokość 440 metrów. Całkiem spora. Próbka pochodzi sprzed 15 milionów lat, gdy na Antarktydzie jeszcze było ciepło. Wyciągane są kolejne rdzenie. Każdy trzeba przeciąć wzdłuż, prześwietlić i zbadać metodą tomografii w laboratoriach na miejscu odwiertu oraz w McMurdo. Te rdzenie wydobyto 3 dni temu. Przecięto je wczoraj. Sedymentolodzy pracowali całą noc, opisując próbki milimetr po milimetrze. Analizowali kolor, wielkość elementów, strukturę, starali się określić, jak zbierały się osady. Każdy rdzeń opowiada jakąś historię, swoim składem i barwami. Niektóre z tych historii są intrygujące. Widać mikroskamieliny, duże muszle. To dowód, że w trakcie zamarzania Antarktydy zdarzały się cieplejsze okresy. Jedno z najciekawszych znalezisk sezonu. Małuż. Takie nie żyją w wodach polarnych. Niektóre dowody są prawie niewidoczne. W tych rdzeniach tkwią szczątki mikroskopijne. Gruba warstwa lodu pokrywa prawie każdy centymetr kwadratowy ziemi. Miejscami lód jest tak ciężki, że powoduje niemal kilometrowe wgłębienie w skorupie ziemskiej. Niektórzy nazywają Antarktydę lodówką Ziemi. Dla naukowców to po prostu lód. Antarktyka spełnia bardzo ważne funkcje. Dla badaczy to olbrzymie laboratorium. Ponad 1,5 raza większe od Stanów Zjednoczonych. Znajduje się tu 90% globalnego lodu. Wszystko, co się tu dzieje, wywiera wpływ na resztę świata. Ludzie nie przywiązują wagi do zmian na Antarktydzie, ale gdy pomyślimy, że Nowy Jork leży nad oceanem, nabierają one znaczenia. Co by było, gdyby stopniał cały lód Antarktydy? Podniósłby się poziom mórz. W Nowym Jorku o 12 pięter. Poziom mórz podniósłby się o 50 metrów. Przybrzeżne miasta zostałyby zalane. Trzeba by ewakuować setki milionów ludzi. Te zmiany byłoby widać z kosmosu. Stopnienie nawet 10% lodu Antarktydy spowodowałoby katastrofę. Poziom morza podniósłby się o jakieś 6 metrów. Duża część Brooklynu znalazłaby się pod wodą. Basen Morza Śródziemnego z moimi ulubionymi miastami, na przykład Wenecją, wyglądałby inaczej. Trzeba by przesiedlić kilkadziesiąt milionów ludzi. Byłoby jak na innej planecie. Jeśli podniesie się poziom mórz i zmieni klimat regionów przybrzeżnych, wpłynie to na twoje miejsce zamieszkania, rośliny, które uprawiasz, na twoje życie. Podniesienie się poziomu mórz może mieć wiele nieprzewidzianych skutków. Czy to nieuniknione? Czy lód z Antarktydy stopnieje? Proces ten może trwać stulecia, ale czy już się zaczął? Klimat się zmienia, bo wskutek spalania paliw kopalnych wzrosło stężenie dwutlenku węgla w atmosferze. Jesteśmy winni dzisiejszej sytuacji. To my, ludzie, emitujemy dwutlenek węgla. Ten gaz cieplarniany nie wypuszcza ciepła słonecznego na zewnątrz. Jestem w ogrodzie botanicznym na Brooklynie. Szklarnia w epoce zwanej Pliocenem. W Pliocenie było cieplej niż jest dziś. Panowały takie same temperatury, jakie Ziemia osiągnie pod koniec wieku, o ile prognozy okażą się trafne. Cofnijmy się w czasie o 3 do 5 milionów lat. Przeciętne temperatury na Ziemi były wyższe niż obecnie, o jakieś 3-4 stopnie. Możemy wnioskować, jak będzie się zmieniał klimat w następnym stuleciu. Wiertło zostało umieszczone na lodowcu szelfowym Rossa, sięgającym daleko w ocean. To największy taki lodowiec na świecie. Powstrzymuje wielką antarktyczną czapę lodową przed osunięciem się do wody. Szelfy pełnią ważną funkcję, stanowią barierę, blokadę dla lodu, który stopniowo przesuwa się w stronę wody. Jeśli z powodu ocieplenia oceanów lodowiec szelfowy Rossa popęka i stopnieje, lądolód Antarktydy Zachodniej w końcu pójdzie w jego ślady. Zespół szuka odpowiedzi na ważne pytanie, co się działo z lodem, gdy klimat ocieplił się w Pliocenie. Czy lodowiec szelfowy Rossa stopniał, pociągając za sobą olbrzymie czapy lodowe? Prowadzenie odwiertów w szelfie rodzi poważne problemy techniczne. Między innymi ciągłe kłopoty z ziemią i wodą. Wcześniej przewiercano 8-metrową warstwę lodu. Tutaj pokrywa ma 120 metrów. Spróbujemy wywiercić 2 razy głębszy otwór w dnie oceanicznym. Sięgniemy na 1000 metrów lub jeszcze głębiej. A to dopiero początek. Nikt jeszcze nie przewiercił się przez lodowiec szelfowy. Nie będzie łatwo. Lodowce przemieszczają się wraz z pływami, trzeba więc pamiętać o zmianach wysokości. Kołyszą się też na boki. Rura z pewnością będzie się wyginać. Czy wiertło może przebić grubą, ruchomą warstwę lodu i nie ulec przy tym uszkodzeniu? Aby zmierzyć się z tym wyzwaniem, zespół wymyślił nowe narzędzie – gorące wiertło. Ten cud inżynierii to ruchomy pierścień, który tryska strumieniami gorącej wody. W ten sposób wytapia się dość szeroki szyb. Będzie się w nim przemieszczać wiertło, przebijając 120-metrową niestabilną warstwę lodu. Czas jest cenny, trzeba pracować całą dobę. Jesteśmy winni dzisiejszej sytuacji. To my, ludzie, emitujemy dwutlenek węgla. Ten gaz cieplarniany nie wypuszcza ciepła słonecznego na zewnątrz. Jestem w ogrodzie botanicznym na Brooklynie. Szklarnia przypomina pułapkę na ciepło. Promienie słoneczne wpadają do środka i nie mogą się wydostać. Niczym szyby w cieplarni różne gazy, na przykład dwutlenek węgla, zamykają energię słoneczną w atmosferze. Stężenie tych gazów rośnie. Rezultatem jest ocieplanie się klimatu oraz topnienie lodu na Antarktydzie i w Arktyce. Na północy widać to wyraźnie. Po Oceanie Arktycznym dryfują fragmenty lodu. Nie przemarzają z powrotem, gdy minie lato. To jedna z oznak ocieplenia. Drugą jest zmiana kształtu lądolodu na Grenlandii. Ten lód topnieje coraz szybciej. W sierpniu 2010 roku góra lodowa, czterokrotnie większa od Manhattanu, oderwała się od wyspy. Na Antarktydzie jest niemal 10 razy więcej lodu niż na Grenlandii. Wzrost temperatury powoduje odrywanie się i topnienie wielkich kawałów lodu. Badacze obawiają się, że to początek reakcji łańcuchowej. Czy lądolód Antarktydy już się kiedyś zapadł? To chce ustalić międzynarodowy zespół geodetektywów. Spod lodu wypływa woda. Aby przewidzieć przyszłość Antarktydy, poszukują wskazówek z przeszłości ogromnym wiertłem. Dzięki odwiertom na Antarktydzie poznamy historię klimatu, co pomoże nam określić, dokąd zmierzamy jako planeta. Antarktyda nie zawsze była zamarznięta. 160 milionów lat temu, jako część superkontynentu, znajdowała się bliżej równika. Było wówczas cieplej niż obecnie. Skamieliny wskazują, że na tym obszarze panowały warunki tropikalne. Żyły tu dinozaury. Superkontynent rozpadł się, a Antarktyda podryfowała na południe. Ziemia stygła. Obniżający się poziom dwutlenku węgla i silne prądy oceaniczne chłodziły odizolowany kontynent jeszcze bardziej. I wtedy, jakieś 34 miliony lat temu, powoli zaczął powstawać lód. Minęło wiele milionów lat, nim Antarktyda zamarzła na dobre. W tym czasie było tam dość ciepło, by mogły żyć rośliny.